Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny podcast, ostatni w tym roku odcinek Meet Your Repka. Został nam tylko Duda, więc porozmawiamy z Dudą, a raczej z trzema Dudami, o czym za chwilę się przekonacie. Witaj Michale! Elo witam wszystkich po drugiej stronie. Formuła jest znana, pytań całkiem sporo, więc sobie do nich od razu przejdziemy. Konie. najpierw musisz zrobić lokowanie produktu. Najpierw lokowanie produktu, okej. Okay. W takim razie, na samym początku, chciałbym serdecznie zaprosić do korzystania z oferty sklepu Hegemon, nasz główny sponsor reprezentacji. Szczególnie korzystajcie proszę z linku afiliacyjnego. Jeżeli chcecie sobie kupić figurki Battleforsy, nowe czy stare, w zależności od tego, które są dostępne, to to jest najlepsze miejsce. A także zapraszamy do korzystania z oferty naszego drugiego sponsora, sklepu Wartales. Gdzie możecie nabyć tokeny, jakże potrzebne w dziesiątej edycji? Ładnie? Pięknie. Cudownie. To co z tym off Ja w ogóle pytań nie widziałem, szczerze, w sensie, zupełnie szczerze napisałem, że nie będę na nie patrzył, więc na nie nie patrzyłem. Także się trochę boję. Po prostu bardziej tego, ile, ile tego jest, nie? No, tylko bo tam 20 paru myślę, że się znajdzie. Mm -hmm. Szczególnie, że niektóre naprawdę są takie dość głębokie Wymagające szerszej odpowiedzi Ale to też dobrze się składa Bo będziesz taką klamrą, która Podsumuje nam w ogóle tę serię pytań Mit, Jur, Repka Pierwsze pytanie Czy pozdrawiasz swoich ziomków z Wrocławia? Tak, jak najbardziej Dziękujemy bardzo, w imieniu ziomków z Wrocławia Czy lubisz tańczyć? Czy jesteś pełny radości tak? Czy ciągle goniłeś wiatr? Lubię tańczyć jak ona, no? Jak ta z dzikiej plaży. Okej. Okay. Czy wolisz walczyć z jedną kaczką wielkości guśca, czy dziesięcioma guścami wielkości kaczki? Nie, lipaże się powtarzają niektóre. A też ustaliliśmy z pumbą, że lepiej było walczyć z dziesięcioma guścami wielkości kaczki. Okej. Okay. No powtarzają się, bo ludzie chcą poznać różną perspektywę. Może są jakieś podziały wewnątrz rebki, wiesz? Niektórzy wolą guśce, niektórzy wolą kaczki. Spokojnie pytanie o sernik też będzie. No ale jakby to razem z Pumwą rozkwinialiśmy, nie? Więc no, wydawało mi się, że wtedy już wygłosiłem też swoją opinię, ale może rzeczywiście niekoniecznie. A ludzie po prostu chcą Cię słuchać, dudełku. Jakie to uczucie mieć adoptowane dziecko w wieku studenckim? Zupełnie nie wiem o co chodzi, ale pytam. Ja chyba wiem o co chodzi. Okej? Okay? Pozdrawiam, Maxa. <laughs> Okej, okay, dobrze. Jakie to uczucie? No, fajne, tak jakby taki pokémon trochę, nie? W sumie trochę tak. Tylko, że bez Pokébola. Bez Okej. Okay. A czy są jakieś przewidziane ewolucje? Czy on jest jednym z tych takich przegranych Pokemonów, który nigdy się nie zmieni? A czy on już ma dwie ewolucje równocześnie, nie? Aha. Okej. Okay. Także. Okay. No to. Tak, tak. To bardzo uzdolniony Pokémon. Gratuluję, że takiego żeś wyłapał. No niekoniecznie. Z tym uzdolnieniem to chyba niekoniecznie. Jest tak, chyba że to odwrotnie uzdolniony, no wtedy tak. Teraz takie dwa pytania filozoficzne. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Jajko. Okej, okay. też się z tym zgadzam. E, czy jak kłamca mówi, że kłamie, to mówi prawdę, czy kłamie? Mm, dobre. Nie zastanawiałem się nad tym, więc nie jestem w stanie szybko udzielić odpowiedzi. Jeżeli kłamca mówi, że kłamie, no to mówi prawdę. To mówi prawdę. Dokładnie, a więc nie jest kłamcą. Sernik z rozenkami czy bez? No musiało się pojawić. Niestety, ale nie wiem sernika. W ogóle, no proszę tutaj... Były takie bardzo bezpieczne odpowiedzi na poprzednich podcastach, że obydwa, obydwa, a ty tutaj w ogóle gardzisz jednym i drugim. No dobrze. Tak, no nie lubię sernika, bo wali serem. Okay. Ciasto ma być słodkie. Aha, a serniki nie są słodkie. Dobrze, rozumiem. Moje cenie nie. Ostatnie pytanie z gatunku off Czy po napełnieniu swoich prywatnych kont na Kajmanach z pieniędzy Stowarzyszenia Rebki będziesz musiał jeszcze kiedykolwiek pracować? O, panie. Wydaje mi się, że nie, ale to zależy tutaj, jak bardzo się postaramy. Ok, czyli wszystko zależy od wyniku na WTC. No dobra, to teraz przechodzimy do Miąska. Jak wspomniałem, Duda występuje w trzech osobach: jest Duda, gracz czterdziestkowy, Duda, selekcjoner i Duda, uczestnik WTC. I właśnie w tych trzech takich obszarach będziemy się przepytywać. Pierwsza z tych kategorii Duda, a czterdziestka. Pytanie podstawowe, aż dziwne, że pojawiło się chyba dopiero teraz, jeżeli chodzi o tę serię. Jak to się stało, że grasz w figurki? O. A to zacząłem grać w gimnazjum to już licząc tak 14 lat temu. I po prostu kumpel z klasy grał, i akurat jeszcze tak się złożyło do kompletu, że dosłownie po drugiej stronie ulicy w naszej szkole, znaczy po drugiej stronie ulicy względem naszej szkoły. Był właśnie sklep z figurkami. Jeszcze wtedy we Wrocławiu Enklawa się nazywał. No i on tam grał, jakby coś tam kiedyś szedł na jakiś patro, czy coś takiego i miał takie no i chodźcie ze mną tam, wiadomo. No i tam popatrzyłem, zobaczyłem miałem takie o, fajne. No i, i poszło. Czy twoją pierwszą armią od razu były Eldary, czy miałeś jakieś inne? Nie, nie. Moją pierwszą armią były Oreczki. Oreczki? O proszę. No nieźle, nieźle. Mhm. Po drodze miałem jeszcze Gwardię ale te armie już są sprzedane i teraz już mam Eldary i te Chaos Knighty. No proszę, kto by się spodziewał. Pytanie, na które udzielałeś odpowiedzi przez dwie godziny na pewnym wspaniałym podcaście nagranym kilka dni temu, ale może coś się zmieniło, szczególnie, że dałeś temu wyraz lekki w rozmowie z Pumbą. Co myślisz o dziesiątej edycji? Ech, ciężki temat, bo ogólnie to myślę oni tak, że jest ona przede wszystkim nie, nie, niedopracowana, tak jakby ludzie, którzy ją tworzyli, po prostu tak olewczo podeszli do tematu i gdzie może i same założenia są ok. Jak się to rzeczywiście to, co mówisz ostatnio, ustaliliśmy gdzieś tam z Pumbą czy nawet z lesiem, że jak tam się wgryziesz w to, zaczniesz tam używać, popatrzysz na te wszystkie możliwości, mechaniki, to ta edycja jest może i w miarę ok. To ona jest po prostu niedopracowana. Taka edycja jakby wyszła, że ktoś by nad tym przysiadł, ale taki myślący, nie? Nie, tam nie mówię o tych tam designerach GW, bo, bo oni, no jak widać, nie, nie potrafią się do, dobrze do tego zabrać. Tylko ktoś taki myślący na tym przysiadł, po prostu wywaliłby wszystko, co jest takie wzdurne, gdzieś tam ponaprawiał, pododawał odpowiednie mechaniki i tak dalej, to myślę, że rzeczywiście mogłaby wyjść z tego całkiem znośna gra, bo wydaje mi się, że nadal nie byłaby dosyć blisko tym najlepszym edycjom, w jakie grałem. Przy czym według mnie tutaj jest kompletny mismatch tego, co GW chciało, czyli tego całego, z czego zawsze jest beka, że simplified, not simple, gdzie jeżeli GW chciało stworzyć edycję, która jest prostsza i podeszła do niej w taki sposób, jak podeszła, czyli jak ja już to widzę właśnie po tym wgryzieniu się te zasady, no to no to ta edycja zdecydowanie nie jest prostsza i wymaga znacznie więcej jakiejś interakcji i takiego skupienia się przy stole. Co według mnie właśnie negatywnie wpływa na prostotę i jakąś taką przyjazność dla początkujących graczy. Bo oczywiście wiadomo, że jak jest jakiś wyjadacz i tak dalej, on tam sobie gra i ku te zasady, ale domyślam się, że GWU chciało tę grę uprościć, żeby ten próg wejścia był łatwiejszy. Wydaje mi się, że dojdzie do tego stopnia, że jak ktoś dobrze ogarnia i umie korzystać z tych wszystkich mechanik, to naprawdę. Dla ludzi, którzy będą próbowali wejść i będą po prostu przegrywali, przez to, że na przykład czegoś nie dopatrzą i tak dalej, a w tej grze obecnie niedopatrzenie czegoś jest. na każdym kroku jakby może się zdarzyć i może cię ci bardzo dużo kosztować, to będzie trochę odpychające, tak bym powiedział. Bo na przykład to jest trochę tak, jak się mówiło, że w dziewiątej edycji bez sensu, czy tam w siódmej, że mało kto chce grać, bo przychodzisz i dostajesz jakimś tam de starym za 500. Tysięcy punktów na twarz i nie możesz nic z tym zrobić, bo twoje taktykale, których masz ze startera nie, jakby nie są w stanie się przebić. Okej, okay. wtedy to rozumiem, jakby, że rzeczywiście tak pewnie było. No i tutaj jakby podobny case jest taki, że rozkminiłeś coś tam, jakąś rozpę przyszedłeś na grę, a potem ktoś bardziej kumaty, tak, wykorzystał jakąś zasadę, która działa, której nie przewidziałeś na przykład, że, że może zadziałać, i to też może być takie dosyć frustrujące, więc no. Wydaje mi się, że ta uproszczenie edycji, im dłużej w nią gram, tym, tym, tym kompletnie to uproszczenie, jakby GW, nie wyszło. I według mnie trochę odwrotne efekty uzyskali niż chcieli. I mówię tutaj o takich zasadach, właśnie jak na przykład jak działa teraz Overwatch, jak wszystkie Rapid Ingressy i tak dalej. Mhm, rozumiem w pełni. No dobrze, bardzo dziękujemy za zwięzłą odpowiedź. Jeżeli chcecie posłuchać szerzej, no to zapraszamy do jednego z naszych poprzednich podcastów, gdzie. Prawie 3 godziny rozmawiamy o dziesiątej edycji właśnie z Michałem. Kolejne pytanie, takie bardzo ogólne, więc możesz je zinterpretować jak chcesz. Twoje największe nemezis? Kitku. Okej, okay. a czy możesz rozwinąć? Taki memik. Kiedyś na turnieju grałem Milora na Kitku i tam Kitku dobrze zagrałem, niekoniecznie. I przegrałem i oczywiście potem wszyscy sobie śmieszkowali. Że kontrom na dudę jest kitku, więc. Okej. Okay. Taki żart sytuacyjny, rozumiem, który zrodził się z jednej gry. No tak, tak. <laughs> Trudne pytanie: Czy wolisz wygrać WTC czy DMP? No i zdecydowanie WTC Aha. Aczkolwiek DMP też bym chciał No nie ukrywam, że w historii jeszcze mi się Ani jednego, ani drugiego nie udało dokonać. Aha, to tu jest sens tego pytania No bo ja założyłem w ciemno, że jakieś DMP Już musiałeś wygrać, więc zakładałem, nie, że nie, nie. Okej, okay, a to dobra No to pytanie jest dobre, dobrze Ale jednak WTC, e, rozumiem Ostatnie pytanie dotyczące czterdziestki jako takiej Co byś zmienił w obecnych elfach, żeby je zbalansować? O oh, Na pewno fantazm Trochę inaczej by musiał działać. I nie, nie wiem, czy tutaj wystarczyłoby tam zrobienie go za 2CP. Bo w ogóle powinien być odstrzała za 2CP. No ale nie wiem, czy to jakby ratuje sytuację, bo wiele. Na wiele paringów nawet jakby był za 2CP, to i tak jest game changerem. A co bym zmienił? Zmieniłbym ogólnie to, jak działają Devastating Woundy I to dotyczyło wszystkich, nie tylko Eldarów, przy czym po prostu eldarzy. Mają nam bardzo duże ilości datasheetów z fundy, więc jakby no z nich korzystają jeszcze w połączeniu z magicznymi kostkami. Trudno jest tutaj mi mówić, żeby jakby szukać jakichś takich większych kolejnych zmian, bo oczywiście można mówić, że tam w Riot jest OP, że w i tak dalej, przy czym trochę tam jest tak, że niby jest tak klęska u rodzaju, bo jest bardzo dużo dobrych datasheetów, ale jest też dużo według mnie bardzo miernych, aczkolwiek mogę tu mieć trochę przekrzywiony osąd, ponieważ Oczywiście gram tymi Eldarami, więc po prostu zestawiam zawsze wszystko z tymi najlepszymi. No ale dla przykładu, nie wiem, na przykład jakieś tam Banshee czy Skorpiony no niekoniecznie według mnie działałyby jakby nawet jakbyś chciał je wystawić. Przy czym no to są jednostki typowo kombatowe, więc to też może być problem jakby edycji. Tak więc, żeby je zbalansować, Eldary... Nie wiem, nie mam jakiegoś takiego super pomysłu na ten moment. Nie myślałem o tym też za bardzo dotychczas, więc jakby nie mam tej gotowej odpowiedzi. A mimo wszystko uważam, że jakiejś tam udzieliłeś. No dobra, przechodzimy do drugiej osoby, Dudea, Duda Selekcjoner. Pytanie, które już się pojawiało w przypadku innych selekcjonerów, ale oczywiście Twoja perspektywa też jest ważna. Co według Ciebie sprawia, że gracz kwalifikuje się do WTC? Co trzeba mieć, żeby reprezentować Polskę, Twoim zdaniem? Na pewno zaangażowanie i pokazać to, że, no, że jesteś chętny i gotowy, żeby pojechać z tą drużyną, poświęcić swój czas, pieniądze i wszystko, jakby na testy, na to granie wspólne i tak dalej. To jest taki w ogóle must be. Jak tego jakby nie widać w graczu, no to z, z, z dużą szansą, na przykład, że, znaczy oczywiście, jak mówię, ze swojej perspektywy, nie byłby on brany pod uwagę, jako potencjalny gracz do selekcji. No i, my, i ogólnie to może tam starsi gracze znają, inni może niekoniecznie, jest coś takiego jak nazywane gen zabójcy i ja bym to tak powiedział i to jest taka umiejętność wykorzystywania sytuacji na stole, dostosowywania się, na przykład tego, że jeżeli masz taką możliwość to maksowania punktów, to w obu kierunkach, że jeżeli przegrywam grę i tak dalej, ale widzę, że mam potencjał na przykład urwać parę punktów, to, to taki gracz nie zrobi tak, że dobra, tam... Przegrałem i tak, to mi się nie chce i tam odpuszcza i tak dalej, olewa sytuację, tylko będzie próbował ugrać te punkty i często te pojedyncze punkty gdzieś tam w kontekście całego wyniku drużyny mają znaczenie. No i tak samo z drugą stronę, jak wygrywasz, no to oczywiście szacując odpowiednio ryzyko, możesz podjąć jakieś akcje, na przykład, żeby zmaksymalizować wynik, czyli Widzisz, że wygrywasz, ale nie odpuszczasz jakby tego, co się dzieje, tylko dalej na przykład zerujesz przeciwnikowi primarki itd., tylko po to, żeby tą różnicę pomiędzy waszymi wynikami zmaksymalizować, żeby wyszedł z tego jak największy wynik tutaj w kontekście oczywiście systemu 20 -0. No i tutaj mi się tak od razu nasunęło, oczywiście to, żeby tutaj nie wyszło, że tam nie uważam, że na przykład Sigler jest średnim graczem, ale chodzi mi tylko o przykład, że on jest nauczony, oczywiście Richard Sigler, z którym grałem w zeszłym roku na WTC, on jest nauczony był, znaczy, jakby wtedy jak graliśmy nauczony grania tego systemu Windows i on grał ze mną w taki sposób, żeby wygrać na systemie Windows czyli nie starał się maksymalizować różnicy, mimo tego, że moim zdaniem parę razy mógł do, o to, jakby zadbać i tą różnicę zwiększyć, ale jakby grał w taki sposób, że no, utrzymywał sobie stabilnie wygraną, ale pozwalał mi doskorowywać punkty, które zminimalizowały potem tą różnicę, w, jakby w wyniku, nie? Więc uważam, że gracz szybkowy ma to takie podejście zawsze, że stara się tutaj ten wynik odpowiednio wymaksować, jakby na ile pozwala na to sytuacja. No i kolejna rzecz to jest chyba umiejętność tego wyciągania wniosków dosyć szybkiego. Czyli no, mamy bardzo mało czasu na ostateczne przygotowania, teraz to też się dzieje, że mamy rzucone rozpiski, jest kilka jakichś rozpisek, które nas zdziwiły, których nie znamy, których nie wiemy, jak się, jakby jak na nie szacować dopóki nie zagramy, no i taki gracz rybkowy będzie potrafił na podstawie pojedynczych sparingów, pojedynczych testów, ponieważ po prostu często nie ma na więcej czasu odpowiednie wnioski wyciągnąć i po pierwsze przygotować się do ewentualnej gry, a po drugie oszacować jaki tutaj jest ten oczekiwany wynik z danego paringu. Aha, okej, okay. bardzo dziękujemy, szczególnie, że ten temat takiej szybkiej adaptacji jeszcze będzie poruszany w najbliższej przyszłości, ale do tego za chwilę dojdziemy. Najpierw pytanie o ulubioną i najbardziej znienawidzoną rzecz w byciu selekcjonerem. Hmm. Ulubiona to myślę, że to jest ta możliwość skomponowania tej drużyny. Czyli takiego rozkminienia sobie, jaka kompozycja tej drużyny jest najlepsza, tego pewnego sprawdzenia tych graczy itd. I no to, że po prostu ta drużyna jedzie potem walczyć na tych Mistrzostwach Świata, nie? oczywiście to brzmi mega patetycznie, ale to jest jakby duża część motywacji po prostu, żeby pokazać, że możemy te Mistrzostwa Świata wygrać, albo przynajmniej powalczyć o wysoki wynik. No i jakby tutaj wchodzi pewnie trochę prywatnej ambicji, żeby być dosyć dużym jakby udziałowcem całości tego sukcesu, tak? Oczywiście biorąc też na klatę wszystkie jakby konsekwencje jakichś tam ewentualnych niepowodzeń, czy tam wyników i tak dalej, nie? Ale fajnie jest to móc jakby samemu trochę tym operować i być tutaj w dużej mierze jakby tym, tym kołem zamachowym do tego całego procesu. Najbardziej znienawidzona, chyba czas, jaki na to trzeba poświęcić, bo trzeba po prostu na to poświęcić bardzo dużo czasu. I no nie zawsze ten czas jest i potem często czasami trzeba odpuszczać jedno albo drugie i tak dalej, więc myślę, że, że tak na szybko myśląc, to, to by było to, że, że ten proces jest po prostu bardzo czasochłonny i w zasadzie jest takim trochę półetatem, żeby to wszystko dobrze po, połapać i, i rozkwinić, więc no, fajnie jakby można było to robić tylko to, albo żeby to po prostu przychodziło samo, a nie, a nie takim kosztem jak obecnie. Czy zobaczymy twoją kandydaturę na selekcjonera na następne WTC. Jakie masz zapatrywania w tej gestii na ten moment? Myślę, że tak. Myślę, że ja tutaj akurat lubię to robić i wydaje mi się, że, że tak odczuwam przynajmniej, że mam w miarę tutaj też społeczne poparcie w tym temacie, więc myślę, że tutaj akurat będę się zgłaszał i zobaczymy, jak to, jak to będzie, jak to pójdzie za rok. Mhm. Okay. Jak dużo możesz zdradzić z motywacji, argumentów przy dobieraniu armii na turniej dla całej drużyny? Ja tutaj sobie pozwolę ubarwić to pytanie, przynajmniej jakieś, jakąś taką tezę wysnuję, no bo też trochę rozmawialiśmy o tej 40, no i tak z grubsza balansowo wyszło nam wam, nam wszystkim. Że mamy te takie 7 automatycznych pików, i te armie, które są teraz wybrane, no to one były na radarze naszych selekcjonerów, już powiedzmy tam od razu, jak konkretnie wyszła 10 edycja. I tak naprawdę ósmy pik był taką niespodzianką. No i ostatecznie padło na TAU, więc ja sobie pozwolę pociągnąć temat. Dlaczego akurat TAU? No, a mnie ciekawi, jaki Ty masz 7 autopików. No pozostałe armie, które tam były. Czyli Tausend Gwardia, Kustodes, Necroni, Genstealer Kult, Eldarzy i coś jeszcze pominąłem. No według mnie na przykład Gwardia to no. nie jest taki oczywisty pick, co zresztą pokazało to, że nie jest aż tak popularną armią wśród topowych drużyn na WTC. Mhm. Ona jest typowym na przykład, oczywiście według pomysłu Skarka, więc jakby zaczęliśmy to ugrywać i okazało się, że tam jest w stanie ugrywać z pewnymi meczapami odpowiednie punkty, więc ona została przez nas jakby tutaj przyjęta, ale na przykład nie spełnia ona według mnie tutaj kryterium bycia top 7, bo ma też swoje gorsze paringi, tak zdecydowanie i nie jest takim oczywistym wyborem. OK. Więc to raz. Dlaczego Tau? Tau nam się w sumie pojawiło po tym Pyra Cup ostatnio i to nie ma co ukrywać. Sami na to nie wpadliśmy, tylko wpadli na to, zdaje się, duńczycy chyba, albo Szkoci. I okazało się, że ponownie jest to armia, która ma swoje lepsze i gorsze paringi i trochę uzupełnia nam tę kompozycję. Niby teoretycznie nikt nas tutaj nie będzie skautował, jak może rozmawiamy po polsku, ale też nie chcę jeszcze na tym etapie za dużo mówić. No, wiadomo. I musiałbyś powtórzyć główne pytanie. Jakie były kryteria w ogóle doboru tego team-upu? Okay. No, więc no, mamy takie armie podstawowe, tak jak mówisz, te stopu, ale to myślę, że zatrzymamy się tutaj na pierwszych trzech. Gwardi, yy, tak, Eldarach, GSC i Custodes, które no po prostu są dobre i mam bardzo, bardzo dużo dobrych, dobrych peilingów, i ogólnie są jednymi z najmocniejszych kodeksów obecnie, jakby. Więc naturalne jest to, że, że szukasz takich, takich książek i chcesz mieć takie armie. No i potem zaczęło się dobieranie pozostałych, no i tutaj już w dużej mierze to było dobieranie takie zadaniowe. Przy czym my mieliśmy trochę takich założeń, że zawsze starajmy się mieć odpowiedź w każdej rozpisce na coś w miarę pancernego, jakbyśmy właśnie mieli na podkarczu nighty, z których my dosyć świadomie zrezygnowaliśmy, właśnie ze względu na to, że przewidywaliśmy, że każdy team będzie miał coś na te nighty i na jakieś takie cięższe rzeczy, więc na przykład my tych nightów w ogóle nie mamy, a są takie teamy, które mają i imperialne i chaosowe. No, i na przykład też dużym kryterium było to, żeby nie mieć oczywistych rozwiązań. Stąd na przykład brak termosów u Pumby. Stąd na przykład Landrider i agresorzy u Lesia. Tak, żeby po prostu, mimo tego, że może to są takie oklepane armie, jakieś takie oczywiste, które wszyscy mają, to żeby starać się wrzucić tam jakiś taki twist, który sprawi, że przeciwnik nie może w oczywisty i taki jednoznaczny sposób na pierwszy rzut oka oszacować na przykład. Jak ten matchup gra, jak ta armia gra, jak ten matchup mu się układa. Dzięki czemu musi zagrać testy, i wtedy masz na przykład. Może się zdarzyć, na przykład, że zagrałem te testy nieodpowiednio, że przeoczą jakiś trik, który jest tam schowany, i tak dalej. Czyli takie szachowe oszukanie przygotowania teoretycznego przeciwnika, tak? Że wszyscy coś mają oklepanego, a my tutaj dajemy zagłuste samym tym takim faktem, że tak jak mówisz, no tego czasu jest bardzo mało, nie? Więc. Może być taki element zaskoczenia. Tak, tak. Dlatego właśnie jakby na przykład w sytuacji, w której zastanawialiśmy się nad jednym, a drugim, to na przykład Def i DA, to tutaj dosyć dużym czynnikiem było takie. Dobra, bierzemy DA, bo one nie są takie oczywiste. Nie gra ich cały świat, tak jak gra Def tylko jednak, no. Jest to coś innego, leś w sobie rozkminił agresorów. Nie wiem, czy na przykład ktoś inny w ogóle ma agresorów. Jest to coś, co masz takie, co jakby daje ci w pewnym sensie taką przewagę, właśnie ten syndrom takiego zaskoczenia przeciwnika, że nie zrobi jednego testu na wszystkie tego typu armie, tylko musi wykonać osobny test. Musi inaczej już podejść do, do, danego, do danego parowania, bo jest tam coś, co nie jest takim oczywistym wyborem. Mhm. Okay, dobra, to teraz bardzo długie, podwójne pytanie, ale myślę, że to jest właśnie bardzo dobre, doskonałe wręcz pytanie pod sam koniec takich już przygotowań. Trochę takiego PR-u będziesz mógł zapodać. Pytania są od osób relatywnie nowych w środowisku. Więc wiadomo, że z pewnego względu one brzmią tak, a nie inaczej. Jako osobie spoza środowiska, strasznie mało widać cokolwiek o kadrze. Wiem, że macie swój Discord, jak bardzo ciężko jest się tam dostać. Generalnie na tym ogólnopolskim Discordzie brak jakichkolwiek informacji o kadrze, dostępności do kadry. Zakładam, że dużo winy w nowej edycji i ogólnym burdelu, jaki to powoduje w przygotowaniach. Czy dobrze mam wrażenie, że obecna końcówka przygotowań to dość zamknięty proces? A jeżeli tak, to z czego to wynika, czy głównie z presji czasu? Proszę, to już zapomniałem, co było na początku. No, ogólnie właśnie o to, o to, zamk o to zamkniętość i że Was nie widać, tak? No bo jakby powstał osobny Discord stricte dla reprezentantów i osób, które pomagają w testach jakby nic z tego nie wynika, jakby nie, nie wychodzi na zewnątrz pytanie dlaczego tak jest, dlaczego jest tak mało ogólnie jakichkolwiek informacji ze strony repki i dlaczego taki w ogóle element pojawił się w selekcji. No generalnie to tak jako osoba no tam było jeszcze coś takiego, że jako osoba nowa mam wrażenie, że bardzo trudno dostać się na Discorda. Nie jest trudno, wystarczy na ten wasz reprezentacyjny Discord, to o tym mhm. chodzi. Tak, no problem w tym, że jeżeli ktoś pisze to teraz no to teraz już to mm -hmm. wszystko jest zamknięte, tak? Jeżeli rozpocznie się nowy sezon po WTC, gdzieś tam we wrześniu rozpoczną się nowi i itd. Tak dalej, to proces będzie w pełni otwarty z powrotem. Wszystko będzie totalnie otwarte. Każdy będzie mógł się zgłosić itd. Tak dalej itd. Tak dalej. I to jest naturalna rzecz, że na początku bierzamy, zbieramy ten szeroki, szerokie zainteresowanie wszystkich, którzy chcą. Nieważne czy zaczynają czy nie, bo to każdy może się pokazać, każdy może się spróbować. Nam też zależy, żeby każdemu jak najwięcej przekazywać też tych umiejętności, żeby ten poziom ogólny w Polsce wzrastał. Więc teraz, no, pytanie jest, teraz oczywiście może być trudno jest się skontaktować z kimś, jakby, znaczy, jakby widzieć tą pracę i tak dalej, no ale to wynika z tego, że obecnie jesteśmy zamknięci, o czym opowiem zaraz. Także spokojnie, po WTC wszystko po z powrotem się otworzy. Najpewniej no w ogóle wszystkie nasze rozkwiny. Będą już mogły zostać przekazane do Was, więc jakby. No na przykład, teraz totalnie się nie uaktywniałem na Discordzie Eldarskim i nie odpisywałem na jakieś rozchminy, bo właśnie trochę taką narzuciliśmy ciszę radiową. Więc jeżeli ktokolwiek chce spróbować jakby się dostać do selekcji i tak dalej, to oczywiście w przyszłym roku, w momencie kiedy selekcja jakby rozpocznie się nowy sezon, zostaną wybrani selekcjonerzy i tak dalej, to selekcja zostanie z powrotem w pełni otwarta i będzie w pełni przejrzysta, najpewniej. Do wyboru wąskiej kadry przyszłego roku, czyli gdzieś tam, okolic, strzelam marca-kwietnia, tak jak było w tym roku. A wynika to z tego, że zamykamy się na nasze pomysły, i tak dalej, szczególnie na przełomie nowych edycji, no, ponieważ, jakby, wszyscy, wszystkie reprezentacje, w tym i my, aktywnie skautują i próbują prześwietlać swoich przeciwników. No i między innymi na naszym Discordzie wiemy, że i są Niemcy, i są Anglicy pododawani, i tak dalej. Więc, no, rozkminianie. Tych wszystkich rzeczy, które chcemy, aby były jak najbardziej tajne, abyśmy właśnie nie mieli, mieli ten syndrom zaskoczenia przeciwnika i tak dalej na otwartym forum, byłoby, no, trochę takim strzałem w kolano, tak? Bo, no bo nam zależy, żeby te pomysły wszystkie i tak dalej były właśnie jak najdłużej ukryte. Więc stąd z, z, z jakby został otworzony serwer osobny, do którego zaprosiliśmy tylko ogromno zaufanych osób i oczywiście reprezentację, która jest nam jakby, która tam może ćwiczyć, rozkminiać i tak dalej. No i... Tutaj, akurat, ci ludzie, którzy są ponad reprezentację, a zostali dodani, no to była już indywidualny wybór selekcjonerów, kogo tam dodajemy i kto tam, kto tam będzie nam pomagał, bo musimy mieć pewność, że te osoby są zaufane, tak? Więc naturalne jest to, że chcemy te pomysły ukrywać i jak najmniej je pokazywać. Stąd właśnie może tak się wydawać, że obecnie nie za bardzo jest tam dostęp, bo nikt tam nie ma dostępu, wszyscy jesteśmy schowani. No ale to się wszystko otworzy, no i za rok, jeżeli ktoś wykaże się odpowiednimi, jakby, chęciami, i tak dalej, skillami, no to niewykluczone, że za rok zostanie dodany do tego serwera. Na przykład, jeżeli będzie chciał i, i mógł nam na przykład, czy tam selekcjonerom pomagać w tych przygotowaniach. Czy to odpowiedziało na wszystko, co tam było? Tak, zdecydowanie. Ja od siebie tylko dodam, że to jest właśnie pytanie: stricte, widać, że zadane przez nową osobę, no bo osoby powiedzmy z minimalnie rocznym doświadczeniem na naszym polskim Discordzie, doskonale wiedzą, że jest tak, jak mówisz, 8-9 miesięcy, wszystko jest absolutnie jawne, wszystko dzieje się na tym ogólnopolskim Discordzie. A to, co teraz się dzieje, to jest ten taki wąski wycinek dwóch miesięcy z hakiem. Gdzie faktycznie panuje ta cisza radiowa, żeby się maksymalnie skupić, nie? więc no, dlatego tak to wygląda. Jakby to pytanie nie miało być prawa zadane na przykład, nie wiem, w październiku czy w listopadzie, tak? Ale akurat jest teraz jak jest, no ale pięknie powiedzieć. Bardzo ładnie. No dobrze, przechodzimy do ostatniej kategorii. Jesteś gotowy? Nie, za szybko idzie. Dawaj. Dawaj jakiś off-top. Nie ma już off-topu. Zostało 10 pytań stricte o WTC. Trzecia osoba dudełowa, duda gracz na WTC. No to źle to rozplanowałeś, źle to rozplanowałeś, bo to wiesz, powinien być, wiesz, tak trochę przeplatać, nie? Żeby, żeby ludziom się nie znudziło. Okej, okay, budyń czy Kisiel? Kisiel. Okej, okay, prze, przepleczony, dziękuję bardzo. E, przechodzimy dalej. E, które to Twoje WTC, dudełku? O jezu. Dobre pytanie. Szóste, piąte? Szóste chyba. Ten sam, Albo piąte? Szóste. Szóste. Szóste WTC, okej. Okay. Najwyższe miejsce to drugie z poprzedniego roku między innymi, tak? No i w Salamancy też byliśmy drudzy. Jak zmienia się poziom WTC zarówno pod poziom, zarówno z perspektywy poziomu gry, jak i samej organizacji eventu z twojej perspektywy jako osoby doświadczonej? Okej, okay. z perspektywy gry zmienia się, zmienił się bardzo moim zdaniem. Po pierwsze ogólnie jest coraz więcej jakby ludzi grających, więc naturalnie będą się tam znajdywali też ludzie, którzy potrafią grać w tą grę lepiej, nawet niekoniecznie tych najlepszych reprezentacji, tylko ogólnie, ale też myślę, że przez to, że jest coraz większy dostęp do jakichś materiałów, podcastów itd., które trochę uczą o tym grać, plus gra się w dużym stopniu mimo wszystko uprościła, i to wszystko sprawia, że, no nie oszukujmy się, jeszcze kiedyś było tak, że naprawdę na niektóre reprezentacje to ludzie naprawdę przyjeżdżali na WTC i miałeś naprawdę wrażenie, że rozpiska została po prostu złożona z tego, co akurat kościół miał w szafie i tak dalej. A teraz już tak nie jest. Nie wiem, czy to też nie wpływa na przykład na to możliwość drukowania, choć niekoniecznie, ale każda reprezentacja będzie miała bliskie metowym rozpiski, lepsze lub gorsze i tak dalej. I różnica będzie polegała tylko na tym, czy dany gracz będzie umiał to wykorzystać, tak? Bo to nadal to nadal akurat widać i to jest różnica, aczkolwiek z, według mnie to jest dużo bardziej zmniejszona w tym skillu, właśnie. W tym, jak dużo zależy od tego, czy gracz umie operować i też po prostu raczej umie lepiej operować. Więc pod tym kątem się według mnie bardzo dużo zmieniło. Naprawdę wcześniej bywało tak, że miałeś, które na przykład gry, to było tak, że no, tak jakbym. Grał na lokalu we Wrocławiu z jakimś takim nowym, nowym graczem, bo no, przeciwnik po prostu niezbyt ogarniał nawet podstawy gry i tak dalej. Teraz już raczej to się nie zdarza. Naprawdę do każdego, mm, naprawdę każdy przeciwnik może stworzyć dosyć spore zagrożenie. Co do organizacji, to zmieniło się sporo. Przede wszystkim dlatego, że kiedyś w sumie jeszcze do. Do WTC, które było poprzednio, czyli do tego zaraz po covidowego. To WTC polegało, organizowane było w taki sposób, że zgłaszały się dany, dany kraj się zgłaszał, że chce organizować WTC, jakby otrzymywał to to WTC, trochę jak Euro, Eurowizja, zdaje się, że tak jest też robiona, tak? Czy tam, tam jest chyba tak, że tam zwycięzca poprzedni, a tutaj było tak, zwycięsta, tak, tak. Tutaj tak, tak. Było, je, było tak, że zgłaszałeś się i tam kapitanowie głosowali, gdzie, gdzie, w, no, gdzie w przyszłym roku ma być. No, i jakby ten kraj dostawał możliwość organizacji tego WTC, no ale jakby na jego karku leżało zorganizowanie tego WTC, czyli zorganizowanie hali, stołów, terenów i tak dalej. No i to powodowało generalnie, że na przykład jechałeś na WTC i kompletnie nie wiedziałeś, jakie tereny będą. Nie było czegoś takiego jak mapki, jak przygotowanie terenów, takie, że, że masz jakiś standard, tylko nie wiem. Jechałeś do WTC do nie wiem, a ten to grałeś na takich terenach, jakie akurat w Atenach mają i czy tam w Grecji, tak? I pytanie, czy to będą jakieś górki, ruinki? Nie wiadomo kompletnie, co to było, bo to po prostu zależało od tego, co tam lokalnie jest. To było dosyć problematyczne pod kątem przygotowania rozpisek, bo na przykład no mogłeś kompletnie nie trafić, tak? Mogło się okazać, że tereny będą gęstsze i tak dalej, i tak dalej, więc pod tym kątem dużo się zmieniło pozytywnie. Sama organizacja jakby też według mnie trochę lepiej wypada. Właśnie jakby samego eventu, czyli tego, jakie sprofesjonizowało się to podejście, że mamy... Jedną dużą, mamy jakby jedną tą bazę terenową, że tych sędziów teraz pozatrudniali, jakby wzięli sobie sędziów, którzy są skupieni tylko i wyłącznie na sędziowaniu, jakby to jest ich zadanie, więc pod tym kątem jest dużo lepiej. Mam wrażenie, że wcześniej to było takie bardzo poprzyjacielsko organizowane, trochę jak takie turnieje właśnie u nas ligowo, że w zasadzie ktoś tam chce zorganizować, to było takie dobra, Chłopaki tam bardziej taka impreza towarzyska, przy okazji gramy w figurki i się przymykało trochę oko na na przykład na jakieś niedociągnięcia, bo jakby wiedziałeś, że no ty jakbyś miał to organizować, to wcale nie wyszłoby to lepiej i tak dalej, nie? Teraz jest ten plus, że to organizacyjnie niby dużo lepiej stoi, bo rzeczywiście te to w jaki sposób jest to organizowane jest właśnie już sprofesjonalizowane, czyli chłopaki tam założyli sobie firmę, czy tam jakieś inne stowarzyszenie, dużo rzeczy ogarniają tak naprawdę ci właściciele, czy tam zarządcy WTC, dużo tematów jakby od nich zależy już bezpośrednio, w zasadzie całość organizacji przejęli na siebie. No, tylko minus jest taki, że kosztuje to dużo więcej. No, i trochę tutaj jest taki: ja przynajmniej rok temu miałem taki tutaj dysonans, bo z jednej strony, właśnie cały czas tutaj się chwalili, że oni tak to wszystko sprofesjonalizowali, że musimy ponieść ten koszt, właśnie, żeby to wszystko tak profesjonalnie było organizowane. Wiesz, jak taki jakiś event tam, wielki, międzynarodowy, w jakąś tam grę. A z drugiej strony, na przykład, jak wychowali jakiś fuck-up, no nie wiem, na przykład słynne mikrofalówki z zeszłego roku i te odgrzewane obiady, to obronili się tym, że no przecież jakby wszystko tutaj robimy friendly for you i tam nie możecie się do nas za bardzo przyczepiać, nie? Więc to idzie w dobrym kierunku, tylko na razie trochę jeszcze, jeszcze jest niedociągnięć, nie? Ale no ogólnie to myślę, że, że WTC jakby już za te. 2-3 lata będzie naprawdę, naprawdę mega dobrym eventem, jakby bardzo dobrze zorganizowanym, będzie tak jak już w tym roku wiemy, że będzie cover cały medialny, który też jest mega ważny w takich wydarzeniach i tak dalej, więc no ja naprawdę mnie fascynuje jeszcze i dziwi, że GW nie chce i na siłę chyba unika po prostu wiedzy o tym evencie, bo fascynuje mnie jeszcze, że umówmy się może nie jest to największy turniej pod kątem liczebności graczy, bo wynika to po prostu z ograniczenia Jakim jest każda narodowość po jednej drużynie i osiem osób, ale jest to największy event na pewno pod kątem jakby rozsławienia i takiego, takiego światowej połączenia, że wszystkie nacje świata spotykają się w tym jednym miejscu na ten tydzień i grają. I naprawdę mnie dziwi, albo fascynuje, że. że... To jeszcze nie zostało w żaden sposób przez GW zauważone czy wykorzystane na przykład i po prostu, że w GW nie przekazuje tutaj oficjalnego wsparcia. Aha, no i też umówmy się, że jest to event zdecydowanie w czołówce skilla, jeżeli chodzi o umiejętności graczy, nie? Taką średnią jakby umiejętność. Wiadomo, że są reprezentacje słabsze, ale no, każdy dobry gracz właściwie na tym WTC kiedyś się pojawił, nie? Czy to w przeszłości, czy ten, a jeżeli się teraz nie pojawia, to nie wiem, może dlatego, że ma super wielką konkurencję jak w Polsce na przykład, nie? No zdecydowanie, zdecydowanie. No, mamy ośmiu ludzi, którzy występują, w dane, jakby, które reprezentują dany naród, no i można bez mała założyć, że no, to są najlepsi ludzie z, danym, z danego narodu, tak? Czyli nie jest to, nie wiem, jakiś wielki London Grand Tournament, czy coś, gdzie jest 600 osób i 400 Anglików. I tam grają oczywiście ci reprezentanci, ale duża masa też po prostu zwykłych graczy. Tylko z tych właśnie 400 osób wyselekcjonowano, wybrano 8 najlepszych i to one tutaj na tym WTC grają. Dokładnie tak. Ja sobie pozwolę tutaj jeszcze na dwa zdania komentarza. Powiedziałeś o tym, że kiedyś były czasy, kiedy jakieś reprezentacje, jacyś gracze przychodzili dosłownie modelami wyjętymi z szafy, no bo nie mieli nic innego. Dlatego w obecnych czasach nie ma już takiej sytuacji, gdzie ktoś, na przykład, jedzie na turniej nie wiem, z Landriderem, którego ma 16 lat w szafie z metalowymi sponsonami, nie? bo nie ma innych modeli. To dobrze, to, to że takich rzeczy tutaj nie ma. Natomiast druga rzecz już taka bardziej na serio, ta rewolucja terenowa, tak naprawdę to, o czym wspominałeś, że kiedyś nie wiadomo było, na jakich terenach się, się będzie grało. Zawsze mi to dziwnie, ale zachęcam do podcastu sprzed lat, który możecie znaleźć jeszcze tutaj na naszym kanale. Gdzie Duda i Rudy opowiadają właśnie o tym WTC, które tak bardzo mocno zrewolucjonizowało podejście do bazy terenowej, gdzie te tereny testowe stały się bardziej zastawione. Więc, jeżeli ktoś chciałby taką historię WTC troszeczkę liznąć, to jak najbardziej zapraszam do tego materiału. To jest jedno z podsumowań WTC. Bodajże 2019 rok z tego, co kojarzę. Kolejne pytanie, bardzo ciekawe. Co ciebie motywuje, by co roku dawać tyle od siebie i jeździć za każdym razem na WTC? Tutaj pierwszym oczywiście czynnikiem, i to tak big time, jest prywatna ambicja bo chciałbym po prostu ten turniej wygrać, bo wiem, że on jest bardzo w naszym zasięgu. I po prostu, jak ty już tam jesteś, i ten turniej to pierwsze miejsce ucieka ci o ten, o ten okruszek, o te pojedyncze punkty drugi raz z rzędu na przykład albo, albo coś takiego, to wierzcie mi, że to nie złagodzi sprawy, tylko wręcz ją pogarsza, bo to jest taka trochę już, że no kurczę, jesteśmy w stanie. To nie jest tak, że, że, że ja tutaj chciałbym wygrać, a my nawet nie dochodzimy do top 10, tylko że ja chciałbym wygrać, a my naprawdę łapiemy zawsze to podium i, i wiem, że możemy, możemy spokojnie wygrać, więc tu na pewno to. No plus, to jest tak, że jest to bardzo duże wydarzenie też towarzyskie. Jakby nie patrzeć I, i po prostu fajnie się tam jedzie, fajnie się spotyka tych ludzi z, z innych narodowości, z którymi się których znam też już prywatnie w dużej mierze, z którymi nie tylko gramy, ale też gadamy i tak dalej. No i w dużym stopniu też po prostu fajnie się to, fajnie jest cały ten proces jakby przygotowania i tego wszystkiego też jest bardzo jakby ciekawy i dodaje mi osobiście, uważam, jakby skilla, a ja lubię się tutaj rozwijać, więc to wszystko tak się trochę łączy. Więc no, na pewno dopóki nie wygram w WTC, to będę mocno próbował. Jeżeli jakby nie wydarzy się jakieś, co, jakieś zdarzenie, które będzie mogło mnie tutaj powstrzymać, albo zmusi mnie do odpuszczenia, to na pewno będę próbował. A jak wygram, no to nie wiem, może będziecie mieli ze mną spokój, ale wątpię. Przynajmniej dopóki nie jestem jakiś bardzo stary. A to ja tutaj połączę w takim razie dwa pytania, które już padły i pociągnę cię za język. No bo było też pytanie: to, o, to bycie selekcjonerem za rok. Załóżmy, że wygrywamy w tym roku WTC. Mimo wszystko masz ambicje zostać selekcjonerem rok później? Czy to jest taki cel, który może spowodować, że jednak cię mocno nad tym zastanowisz? Myślę, że tak. Ja jestem osobą dosyć społeczną i tak lubię. Lubię też, jakby. Bo w tej pracy selekcjonera i takiego ogólnie, jakby. Tego mojej obecności w tym community nie ma tylko tego, że nie wiem, że ja tylko jestem jako członek WTC. Tak mi się wydaje i że mam nadzieję, że tak ludzie też to widzą, że jednak staram się odpowiadać na jakieś pytania, pomagać, yy, rozkminiać i tak dalej. I że to też jest w dużej mierze to, że nawet jak wygramy, no to fajnie będzie dalej to wszystko robić i jak się uda, to na przykład powtórzyć ten wynik, bo znaleźć znowu najlepsze, drużynę i tak dalej, i tak dalej. Tak trochę też mam tak, że jak nie ja, to kto? Nie zobaczymy, jak to wszystko się poukłada, no bo jeżeli na przykład uznam, że, że ktoś lepiej by to mógł ode mnie, a ja na przykład nie będę miał czasu, bo będę widział, co mnie czeka w życiu w najbliższy rok, no to, no to kto wie, może rzeczywiście zrezygnuję, ale na ten moment wydaje mi się, że, że się nie zapowiada. Mhm. Co ci kręci w WTC, czego nasze masterki lub inne turnieje zagraniczne nie dają? Czyli taka główna różnica między WTC a każdym innym turniejem, na jaki jeździsz? To poczucie drużyny chyba w tej sytuacji, no bo. Ten cały, jakby team spirit to, że po prostu jedziesz i rzeczywiście spędzasz te 5 dni z tymi wszystkimi osobami, razem to kmicie, razem to przeżywacie z tego na pewno nie, nie odczujesz. Nawet jeżeli jest u nas drużynówka, to ona często jest mniejsza. To raz. A dwa, że jak u nas jest drużynówka, to mimo wszystko, na przykład potem następuje, nie wiem, after i jakoś tak wszyscy, wszyscy razem się mieszają, nie ma jakiegoś takiej, takiej wielkiego oparcia na przykład, że tam musimy to wszystko idealnie rozkminić i tak dalej, gdzie no, na WTC schodzisz z danego dnia, kończysz grać i, i siadasz w zasadzie z drużyną i kminicie dalej, co jutro, jakie paringi, na co jutro gramy i tak dalej, i tak dalej, więc jest to takie, wszyscy tam jadą w jednym celu i wszyscy mają tu motywację i to jest, to jest naprawdę fajne i tego nie da się według mnie poczuć na żadnym polskim masterku, jak to było powiedziane. Międzynarodową atmosferę, tu swoją drogą, bo, no bo po prostu nie ma opcji, że we Wrocławiu, w, sorry, w Polsce, będziecie mieli na przykład kontakt z taką liczbą międzynarodowych osobowości, że będziecie mogli z nimi pogadać, popytać się, jakby, jak u nich wygląda granie, ogólnie nawet to, że porozmawiać przy stole w innych językach i tak dalej. To wszystko jakby sprawia, że też ten event jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy. No i atmosfera, trzeba tam po prostu być i zobaczyć jak to wygląda, jak tam wszyscy się zachowują. Znaczy tak naprawdę jest taki całkowicie przyjacielski i bardzo fajny ton tam, więc myślę, że, że to jest naprawdę warte przeżycia i jeżeli ktokolwiek ma okazję nawet pojechać, a niekoniecznie grać, aczkolwiek zawsze można spróbować być jakimś najemnikiem, to na pewno warto, warto chociaż raz w życiu to, to poczuć. Mhm. Jak nastroje przed WTC? Tak bardzo ogólnie. Mamy 5 dni do turnieju, jak to nagrywamy, jak nastrój? No bardzo. Ekscytacja, stres? Myślę, że wszystkiego po trochu. Potrzeba i jeszcze testować, i jeszcze trochę pomalować, aczkolwiek już wiem, że na pewno nie wystawię całej armii tak ładnej jakbym chciał. Stres też na pewno, bo jednak już ustaliliśmy, że, no, że jedziemy tam w jednym konkretnym celu, więc... Będzie na pewno trochę tutaj napinki, żeby żeby to się. żeby tutaj zmaksymalizować te możliwości na wygraną. Ale myślę, że ogólnie spoko. Myślę, że mamy i dobrą drużynę, i dobrą tutaj kompozycję, że nie mamy tutaj żadnych jakichś takich bardzo nietrafionych rozpisek, więc, więc myślę, że, że idziemy walczyć i, i cała drużyna jest zmotywowana ku temu, więc, więc na pewno będzie git. Okay. No to. Temat odnośnie przygotowań. Jak ty przygotowywałeś się do tego tegorocznego WTC? Ile gier mniej więcej rozegrałeś w dziesiątą edycję? Czy twój sposób na ogranie to przewalenie jak największej ilości gier, jak na przykład GYTO? Czy potrzebujesz jednej, dwóch gier, żeby sprawdzić kmine i wyciągnąć wnioski? Ile gier zagrałem, to już w sumie nie wiem. Na przykład ostat... wczoraj z GYTO usiedliśmy i zagraliśmy sobie trzy testy. W zasadzie pod rząd, jeden po drugim. Więc tak to też czasami wygląda. Mi wystarczy, wydaje mi się, mniej gier niż na przykład to potrzebuje, żeby gdzieś tam wyciągnąć, wyciągnąć wnioski. Najczęściej, też ze względu na małą ilość czasu, nie gram na przykład dwóch, trzech testów z jedną jakąś rozpą tylko najczęściej jeden. No bo mówię, tak jak, tak jak mówię, tutaj też nie zawsze czasu wystarcza, ale najczęściej dużo rozważam sobie potem teoretycznie i, i sobie rozkminiam, jakby, co można było zmienić, co można było zrobić lepiej, gdzie ja po prostu często potrzebuję tej jednej gry, żeby zobaczyć, jak coś działa na stole, nie? Bo jedna rzecz, jaką... jedna rzecz to jest zobaczyć, jak coś działa teoretycznie i na papierze, ale często na przykład, jak sobie zagram, to już, już będę wiedział na przykład, na co tam trzeba uważać, co tam coś może zrobić i tak dalej, gdzie z papieru nie zawsze to wynika, po prostu czasem trzeba coś jakby poczuć i, i zrozumieć w ten sposób, tak. A potem już resztę można sobie dokwinić właśnie teoretycznie. Gdzie na przykład y, ostatnio grałem z, właśnie testa z CSM-ami i już teraz wydaje mi się, że wiem jakby jakie są możliwości obitów. okazało się, że, że nie strzelają one aż tak mocno, jakby się właśnie wydawało na papierze, że można się trochę mniej ich bać, ale na to się trzeba sklinować. no takie szczegóły, ale właśnie ta pojedyncza gra często dużo, dużo daje oglądu jakby na, ten, na daną armię przeciwnika. No więc przygotowania były najczęściej, przygotowania jakby na standardowo, po prostu brałem jakąś gminę, grałem z kimś, jakiś pairing, najczęściej szukając takiego, którego jeszcze nie grałem, ale oprócz tego na przykład jakimś nowym pomysłem. No i tak z, z gry na grę, gdzieś tam po tym perakapie, gdzieś ta rozpiska zaczęła się rodzić. Zauważyłem na przykład, gdzie początkowo miałem chyba trzech lone operative'ów w rozpisce. No i oni rzeczywiście spoko, ale potem się okazało, że bardzo dużo armii przeciwnika jakby przeciwnych, co jest oczywistą, jakby naturalną rzeczą, że jeżeli lonopi są dobrzy, to przeciwnicy będą szukali odpowiedzi na tych lonopów. No i się nagle okazało, że w sumie ci lonoperativi po jakimś czasie, gdzie te rozpiski przerotowały, okazało się, że nie są aż tacy super, nie spełniają aż tak bardzo oczekiwań, bo bardzo dużo armii przeciwnych jest w stanie ich dosyć szybko zdjąć, o czym się też przekonałem, e, grając na tym perakapie. No i tym sposobem zrezygnowałem tą liczbę tych chronoperatywów do jednego, na przykład, rozpisce i to jest takie ciągłe, ciągłe prze, przemienianie tych rozpisek, żeby znaleźć to, co w końcu wydaje się najlepsze. Na przykład zauważyłem, że bardzo mocnym mechaniką jest wstawanie na koniec fazy, które też na początku wydawało mi się, że nie jest takie super. I wydawało mi się, że to jest jeden z najgorszych tych reliktów w Eldarach, ale w sumie wyciągając wnioski z gier, że na przykład. O, tu mi na znaczniku padła ta autarcha, no i już po nim, a w sumie jakby mógł wstać, to by wstał i dalej wykontrolował znacznik, to się nagle okazuje, że może warto dać mu ten, ten Phoenix Gem i na, na podobnej zasadzie w sumie ten Fuegan też na przykład w rozpisce wylądował, gdzie szukałem jeszcze jakiegoś unitu do śmiecia, który mógł coś zaskorować, który mógłby coś zrobić, no i jak patrzyłem na przykład na 100 punktów za jakiś oddział śmieci gdzieś tam na tafie 3 i tam 3 plus save, ie. a za 115 masz gościa, który Wstaje na 2+, plus, ma filną no paina ma dwójkę sejwa i jest dużo, dużo twardszy, a w zasadzie rolę w, w armii spełnia taką samą. Bo najczęściej po prostu gdzieś tam stoi z boku i robi punkty, albo wejdzie coś na znacznie, i tak dalej, a oprócz tego jeszcze można na przykład coś strzelić albo, albo uderzyć w kombacie. No to, no to dlaczego nie? I, i, I tak to właśnie popytanie było z tego, co sobie przypominam, o to, jak się przygotowuje, jak to wygląda, więc właśnie. Dokładnie. Bierzesz, pomysł, grasz. Wyciągasz wnioski, edytujesz pomysł, wracasz do gry, wyciągasz wnioski, edytujesz pomysł, wracasz do gry i tak w kółko to wracasz dopóki nie skończy ci się czas. W moim przypadku jeszcze był taki problem, że dosłownie dwa dni przed rozpiskami czy trzy dni przed rozpiskami wystąpił ten FAQ do Eldarów, który troszkę, troszkę przyciął nam frejngardy, więc by trzeba było na szybko tą rozpiskę edytować. Tutaj na szczęście Pumba przyszedł i mnie przekonał, do Inkarna, który był jednym z, jednym z opcji, jakby na celowniku. No i, i rozpo wygląda tak, jak wygląda. Mhm, Okej, okay. no to lecimy dalej. Czy są jakieś ciekawe smaczki z drużyn przeciwników, które wpadły ci w oczy? Jakie? O, ciekawe smaczki. Może coś o eldarach, no bo każda narodowa reprezentacja z tego, co kojarzę, ma tych eldarów, więc może jakieś ciekawe eldary ci się. Tak, Podobało. tak, no mnie a to nie wiem czy ciekawe, bo czy, albo ja mam jakieś niekoniecznie dobre pojęcie o Eldarach, albo inni, ale mamy na pewno dużo du, du, duże różnice w tym rozumieniu tych Eldarów, tak mi się wydaje. Gdzie ja na tym etapie kompletnie na przykład kupuję Fire Prismów jako modele, które są jakoś super do grania, bo ten dalekosiężny shooting nie jest aż taki mocny, szczególnie na stołach WTC według mnie. A są takie armie, które zdecydowanie dużo bardziej. Są takie reprezentacje, które zdecydowanie więcej wystawiają Fireplismen, na przykład zamiast Light Knighta czy zamiast Wright Guardów. A ja jestem nauczony jeszcze z poprzedniej edycji, zresztą zawsze tak było w Eldarach, że one ich zabijają, ale muszą mieć jeszcze presencję na stole, więc tutaj akurat to podejście mnie się sporo różni. Na przykład mega mnie fascynuje. Pomysł zdaje się niemiecki, gdzie w ogóle jest Inari, gdzie musisz mieć Iwrain, e żeby to w ogóle odpalić, tylko po to, żeby dostawić trzy rawagery do, do tych Eldarów, co też jest według mnie takim kontrowersyjnym pomysłem, jeżeli popatrzysz właśnie na te Eldary, które, którym tego strzelania, takiego lancowatego nie brakuje. A tam mimo wszystko ktoś zdecydował się jeszcze wykorzystać dodatkowo rawagery. I co by nie było same sobie złe, gdyby nie to, że musisz przez to wziąć Iwrain e do rozpiski. I jeszcze, żeby ona była Warlordem, więc jakby przyglądałem większość tych heldarskich rozpisek, i, i tam no jest parę zaskoczeń, nie? Na przykład nie wszyscy uznają, że White Knight jest dalej wart swojej ceny, i nie wszyscy go wzięli, a według mnie, jakby na tym etapie, dalej jest ten model po prostu bardzo, bardzo mocny i najlepiej korzysta z, z stranców i w ogóle, jakby jest praktycznie wszystkim, bo i ma tą prezencję, i ma to strzelanie, które działa i na ciężkie rzeczy, i w dużej mierze na hordy, bo po prostu wbijasz w nie bardzo dużo mortali, więc jest po prostu nadal taki według mnie must be. Ja na ostatnią chwilę wyrzuciłem jeden oddział w Raidguardów, został mi tylko jeden. Holendrzy i Szkoci, którzy podpatrzyli ode mnie dwa oddziały w raidgardów na Pyrze, zostali przy tym pomyśle. Zobaczymy na przykład, czy, czy ja tutaj też na, na, na szybko nie zrobiłem błędu, jakby wymieniając tego Inkarna. A z takich jakichś ciekawych rozpisek to chyba takim największym Zaskoczeniem, przeoczeniem, trochę też są te oreczki, gdzie, gdzie rzeczywiście miniliśmy sobie te oreczki i tam nie widzieliśmy za dużo jakiegoś takiego dużego potencjału. A tutaj się nagle okazało, że inne repki cyk wyskoczyły, wyciągnęły oreczki z czapki. No, i teraz sobie testujemy. I różnie to wychodzi. Znaczy, uspokoję cię, bo jeżeli okaże się, że błędem było nie wzięcie dwóch składów raidgardów tylko tego Inkarna, no to jest to wina Pumby, jak sam wspomniałeś. Natomiast niewykminienie Orków, no to jest ewidentna wina Micha, więc tutaj jesteś czysty. No, to wiadomo. Jakie teamy uważasz za najgroźniejsze w walce o zwycięstwo? I moje pytanie dodatkowe: czy jest to Trójka, Anglia, USA, Australia? one but England. Nie wiem, ciężko mi jest to ocenić. Ja myślę, że, że wszystkich traktuję równomiernie. Z, przynajmniej z tego, oh. z tego pierwszego poda. Nie lubię dawać takich, wiesz, e, okay. takich tutaj roszczeń, że o, ci to są słabsi, ci to są lepsi i tak dalej, bo potem wiadomo jak to się kończy. Każda z drużyna ma swoich dobrych graczy, każda drużyna ma swoje jakieś pomysły. Każda drzewa ma trochę inne te pomysły od nas, więc to też jest zawsze ten czynnik, że, że pytanie, kto miał rację, wykonując odpowiednie wybory. No i tyle, tak. Wiem tylko, że my tak samo jak oni mamy i dobrych graczy, i swoje pomysły, więc no myślę, że stajemy na równi, jak równi z równymi, co najmniej, tak że mhm. nie, na pewno nie czuję takiej drużyny, do której miałbym takie dobra z tymi, to na, na, raczej przegramy, spróbujmy tam urwać jakiś remis czy coś. Nie ma takiej drużyny według mnie obecnie. Każdy stoi na, równym, na równych szansach. Okay. To jeszcze pociągnę wątek tych zaskoczeń i takich kmin. Rozumiem, że relatywnie mała liczba gwardzistów Was nie zaskoczyła, bo od początku wiedzieliście, że to jest raczej kontrowersyjny wybór, tak? Mhm. Okay. I drugie pytanie. Też rozumiem, że nie do końca jesteście zaskoczeni mimo wszystko dużą popularnością knight'ów wszelkiego rodzaju. No tak, jeśli chodzi o gwardię, to rzeczywiście wiedzieliśmy, że to jest raczej mało popularna rzecz. Co było widać po tym na przykład nawet Pyrakapie, pyra kapie, gdzie tylko my mieliśmy tą gwardię, a inni podchodzili do nas i mieli takie, e, o co chodzi z tą gwardią? I dopiero jak Skarkich kasował, to zaczynali to rozumieć. To jakby pokazuje, no bo umówmy się, jesteśmy trochę w erze globalizacji i jesteś w stanie mniej więcej oceniać, jakby co jest popularne na świecie, a co nie, no bo są rozgrywane też eventy, turnieje i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tu wiedzieliśmy, że ta gwardia niekoniecznie się pojawia tam. Z tego co mi chłopaki mówili, to było mówione, że, że Angolę też tą gwardię na, na tych mantikorach rozkminiają, także tutaj Angolę ją mają, ale Pozostałe teamy, nie wiem ile tam i tych wardi jest, ale niekoniecznie się zdecydowały po nią sięgnąć. A co do Nightów, to też mieliśmy takie doświadczenie, ze względu na to, że wszyscy właśnie gadają, jakie te Nighty nie są OP, i ogólna opinia na, na świecie jest dosyć taka, że, że te Nighty to są przegięte. No, nam po pierwszych testach wyszło, że, że niekoniecznie to raz, a dwa, że dosyć łatwo jest właśnie znaleźć na nie odpowiedź, więc, yy, więc zdecydowaliśmy się ich nie brać. No i standardowo zobaczymy, czy się tutaj nie przejechaliśmy. Bo pytanie jest zawsze takie: że jak szukujesz, jak szukujesz jakiejś odpowiedzi na metę, to, to pytanie jest tylko takie, czy nie, nie obróciłeś tej mety o jeden krok za daleko i nie przeszedłeś jakby z kontrą o jeden krok za daleko. Dokładnie, kiedy szukasz jakiejś kontry i okazuje się, że wymyśliłeś rozwiązanie, które nie jest kontrą, tylko jest kontrowane przez inne kontry. No dobrze, zostawmy nam dwa pytania. Na jedno już prawie, że odpowiedziałeś, ale tutaj pociągniemy za język. Czy widząc te rozpiski, zmieniłbyś cokolwiek w team kąpie na, w naszej drużyny? Bardziej myślę, że tutaj chodzi o dobór armii niż samych graczy. Czy jednak te osiem armii, które żeście wybrali, jesteście ich mega pewni i nie ma tutaj słabych punktów? Znaczy, no, ja bym nic nie zmieniał. Na pewno a jeśli bym coś zmieniał, to nie powiedziałbym o tym na tym etapie, ale, ale według mnie jest, jest naprawdę git. Mamy zabezpieczone z tego co wiem, wszystkie potrzebne jakby odpowiedzi na większość tych, tych innych team kompów, więc myślę, że tutaj, tutaj będzie bezpiecznie. I zobaczymy w praktyce. Tak? Musimy jeszcze dograć parę testów do tych rzeczy, których nie uwzględnialiśmy, jak właśnie jakieś oreczki czy GK, żeby się upewnić, że niektóre rzeczy na to grają, niektóre nie i i myślę, że będziemy mogli z spokojną głową wyruszyć do Belgii. Okej. Okay. No to zakończymy ten wywiad pytaniem prywatnym, powiedziałbym, że nawet intymnym, no ale bardzo mocno światopoglądowym. Kontekst jest taki, drodzy słuchacze, że Duda jest abstynentem, a pytanie brzmi, czy jeżeli wygramy WTC, to napijesz się piwa? Piwa na pewno nie. Nie. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Ale no nie wiem, może jakś tam kierona też wątpię. Nie, nie kupuję celebracji poprzez picie, jakby nie ten. Nie, jest to, nie jestem fanem tego. Nie twój świat, ok. Jak tam trzeba się napić, bo nie wiem, dziadek ma urodziny czy coś tam, no to się tam napije, Kielona, nie? Ale tutaj tak Kielona, żeby jak najszybciej e, zniknął i jak najmniej go czuć. Aha, ale tak poza tym to jakby. Nie uważam, żebym potrzebował i miał taką potrzebę, że jak celebrujemy coś, to żeby pić, więc wątpię. Okej. Okay. No dobrze. To wszystko w takim razie, co mieliśmy na tapecie. Bardzo dziękuję za szeroki wachlarz odpowiedzi. Mamy ponad godzinkę na liczniku, a więc bardzo fajnie nam to wyszło. Z mojej strony zostaje życzyć powodzenia. Ja trzymam kciuki, tak jak zresztą 99% naszego komunity. Właściwie w momencie, kiedy to nagranie jest opublikowane, to wy jesteście albo już na miejscu, albo prawdopodobnie w podróży do Belgii. Pytanie, czy na zakończenie coś chciałbyś dodać od siebie? No, chyba nie. Trzymajcie kciuki, wspierajcie tam nas na facebookach i tak dalej. No i co? Jedziemy zabijać. Jedziemy zabijać. Pięknie podsumowane. Był z nami selekcjoner Michał Duda. Dziękuję bardzo, Dudałku. Dziękuję również, że znalazłeś tę. Ten... Czas, żeby mnie przepytać? Z najwyższą przyjemnością. A Was y, tradycyjnie na sam koniec znowu zapraszamy do oferty naszych sponsorów: sklep Hegemon, link afiliacyjny, figurki, akcesoria, modelarskie, wszystko czego dusza zapragnie, oraz do sklepu listy, gdzie można zaopatrzyć się w tokeny. Wszystkie potrzebne linki macie w opisie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i do następnego siema. Narka.